Nauczyłam się tkać na początku lat 90. Byłam na stypendium w letniej szkole sztuk pięknych w Luksemburgu. Mogłam sobie wybrać dowolny kurs artystyczny z tych, które tam były w ofercie i spędziłam miesiąc w pracowni tkackiej. Zaczęłam od prowadzenia bloga. Opisywałam tam początki mojego tkania, równolegle też z innymi dziewczynami, które zaczynały w podobnym momencie jak ja zajmować się tkaniem już tak bardziej zawodowo. Dostałam pierwsze zlecenie i to była tkanina na sukienkę. I to było wyzwanie, zaprojektowanie czegoś, co będzie się układało na ciele i dobrze wyglądało. I tak się zaczęła moja już trwająca kilka lat współpraca z Magdą Butrym, projektantką mody, która w swoich kolekcjach wykorzystuje polskie rzemiosło. Żeby można było zacząć tkać, trzeba wykonać bardzo dużo pracy przedtem. Czyli najpierw tę tkaninę zaprojektować. To jest moje narzędzie pracy, program do projektowania wzorów. Tutaj w pionie jest kolejność deptania pedałów, która pozwala ten wzór utworzyć poprzez przekładanie kolejnych nitek wątku. Na górze mamy informację, w jakiej sekwencji i w jakich kolorach idą nitki osnowy, a te kratki poniżej to jest informacja, przez które oczka niciownicy one powinny przejść. Ja oczywiście zawsze mam przygotowany projekt, ale kiedy mam wolną rękę, to jest to, co lubię najbardziej. W trakcie pracy wprowadzać zmiany i obserwować, co mi z tego wychodzi. I czasami wychodzą z tego bardzo fajne rzeczy. Kiedy zaczynałam się zajmować tkaniem, to tkactwo miało status ginącego rzemiosła. Mam wrażenie, że teraz się trochę zaczyna to zmieniać, że pojawia się większe zainteresowanie też młodych osób tym procesem powstawania tkaniny i pracą ręczną. I myślę, że to też dobrze, że ludzie chcą poznawać taką tradycyjną technologię i wykorzystywać ją do tworzenia współczesnych rzeczy. Warto się zrzeszać, tak jak na przykład nowo powstałe Stowarzyszenie NUF, Nowe Rzemiosło, którego też jestem członkiem, a które właśnie ma na celu pokazywanie tego, jak różnorodna jest twarz polskiego współczesnego rzemiosła i jakie piękne rzeczy ludzie robią rękoma.